Cześć, jestem w trakcie testu podkładu Maybelline, pewnie ten film będzie pierwszy albo już był i postanowiłam, skoro już jestem w makijażu, bo tak jakoś lepiej te filmy wyglądają, otworzyć razem z wami pudełko Look Fantastic. Ja to pudełko kupiłam w edycji limitowanej, miałam na mailu wiadomość, że NARS razem z Look Fantastic robi pudełko. To pudełko kosztowało 238 zł. Czekałam na nie bardzo długo, bo około 2 czy 3 tygodni. I to pudełko momentalnie się wyprzedało. Wiem, że gdzieś tam za granicą też były te edycje. Można było podglądać coś w środku, ale ja nie oglądałam, chciałam mieć niespodziankę. Nigdy nie miałam kosmetyków NARS-a, nie znam ich. I jak już tyle się naczekałam na to pudełko, stwierdziłam, że jak już wiedziałam, że mam w planach zakup tej kamery, to stwierdziłam, że otworzymy to razem. Nie będę kompletnie patrzeć, co jest w środku. Nie wiem ile, nie pamiętam, nie, no to już dawno było, nie pamiętam ile tu jest produktów w środku. Mamy, tak to się prezentuje. To dla mnie też również pierwszy raz z Look Fantastic. Nigdy nie miałam wcześniej styczności z tymi pudełkami. Wiedziałam, że one są. Wiedziałam, że jest kalendarz. W zeszłym roku był bardzo fajny. W tym roku też jest kalendarz adwentowy, ale ja się na niego nie skuszę, bo dużo marek jest takich, których ja wiem, że po prostu nie będę korzystać. I dużo takich właśnie z kosmetyków. Więc tutaj otwórzmy sobie razem tutaj. Miałam sobie ubrać kolczyki do tego filmu. Oczywiście ubrałam. Tutaj tak to się prezentuje. Tu coś wsadziłam innego, to kompletnie nie, bo byłam ciekawa, to jest na magnes. I byłam ciekawa, jak to działa. Włożyłam sobie całkiem inne kosmetyki, które mi przyszły z AliExpressu, ale nie dzisiaj o nich mowa. Tutaj mamy ulotkę. Taką. I opis, co jest w środku, ale też na razie tego nie będę oglądać. I tutaj mamy, przerwałam już. Mamy pudełko i mamy kosmetyki. I zobaczmy sobie, co tutaj jest. Pierwszą rzeczą, jedną z największych, jest NARS Quad Eyeshadow, czyli tutaj mamy jakieś cienie. W opisie, jeśli znajdę na stronie Sephory, to w opisie postaram się wam podlinkować. Na pewno wam wypiszę, co jest dokładnie tutaj i postaram się podlinkować. Nie podam wam orientacyjnych cen, po prostu ich nie znam. To jest bez sensu, żebym jeszcze szukała na stronie Sephory. Albo tutaj napiszę na ekranie po prostu, ile mniej więcej coś jest warte, coś kosztuje. Tutaj mamy wszystko to takie typowe gumowe, o których wiele dziewczyn mówi, opakowanie. Tutaj mamy NARS i otwórzmy to razem. Mamy lusterko. O! Piękne cienie, powiem wam. Piękne cienie. Mamy dwa takie brązy, beż i taki błyszczący. Zróbmy sobie swatche. Jestem ciekawa. One się dość sypią. Ale powiem wam szczerze, że do dziennych ten beżowy jest taki właśnie bazowy bardzo. Tutaj mamy ten brąz i jestem ciekawa najbardziej tego błyszczącego. One są dość sypkie cienie. To nie są takie masełka, ale ten błyszczący cień piękny. Jeśli chcecie test tej palety, to napiszcie mi. Mnie się bardzo, bardzo, mi się ten błyszczący podoba, ale ogólnie te cienie maty się dość sypią. Teraz się przyzwyczaiłam do takich bardziej kremowych cieni, ale nie mówię nie, bo nieraz takie cienie po wyglądzie, mówimy, jesteśmy negatywnie nastawieni, a wychodzą na oku podczas pracy bardzo, bardzo fajne i bardzo ładnie się trzymają. A bywa też na odwrót, że w konsystencji na posłuchach wychodzi wow, a na oku wychodzi jedna wielka kupa. Drugi produkt jest to blush, czyżby orgazm? Mamy orgazm. Macie. Nigdy też nie miałam. Chyba każdy, kto ogląda YouTube'a makijażowego, wie, o czym mowa. Róż. Ja jako róży nawet teraz nie mam na sobie, jakoś nie używam, a jak używam, to tutaj akurat mam to z tej paletki Trio Vibo. Ten. Jeszcze używam, to jest właśnie to Trio 3 Step. Otwórzmy sobie. Też mamy takie mini lusterko. Tutaj mieliśmy podwójne folie. Te z napisem NARS. Niby fajne, zabezpieczające. Czy ja wiem, czy ta folia taka potrzebna. Tutaj lusterko. I tutaj sobie zobaczmy. Jest to mini produkt.
Ale myślę, że różu się nie używa tak strasznie dużo, więc to do wytestowania jest bardzo, bardzo dobra pojemność. Lusterko jest bardzo dobrej jakości, bardzo siebie dobrze widzieć. Ale powiedzmy, nie mam różu na sobie. Mam tutaj mój pędzel Kabuki z Eco Tools. Innego do różu nie używam, to jest po prostu... Przejedźmy sobie. Czy ja wiem? Zobaczymy. Zrobiłam sobie żółską babę, czy jeszcze nie? No, dało mi tu rumieńców. W kamerze to wygląda... Gdzie mam lusterko takie normalne? W kamerze to wygląda, powiem wam szczerze, dość... Nie, na żywo jest okej. Okay. Kamera, coś. Będę też kombinować ze światłem. Czyli róż mi się podoba. Na żywo jest fajnie. Czyli orgazm jest dla mnie. Kolejnym produktem jest The Multiple. Copacabana. Była taka piosenka Copacabana. Copacabana. Czyżby mieliśmy jakiś stick? Tak to wygląda. Wydobędę to stąd. Wydobędę. Nie chcę wyleść. Też jest takie samo opakowanie. Mamy nars. I mamy sztyft. Ale co to jest za sztyft? Czy tu coś pisze? Wielozadaniowy. Tyle pisze. Zróbmy sobie swatcha, tylko ja nie mam, tutaj mam upaprany z tych cieni. To jest po prostu rozświetlacz. Jestem ciekawa, jak to się sprawdzi na twarzy. Sobie, widzicie? Naturalny połysk, to nie jest tafle, to nie jest perła, to nie jest lustro. Ładnie się błyszczy, jestem ciekawa, jak się sprawdzi na... Skórze. Zostały mi jeszcze trzy kosmetyki. Teraz weźmy bronzer. Piszę tu Bronzing Powder. Też jest taki malutki jak róż. Myślę, że jak bronzer to będzie ok. Choć ja powiem szczerze, że ciężko mi trafić na bronzer, który mi się podoba. Teraz namiętnie molestuję. Ten bronzer z Belle, pokazywałam go właśnie w filmie z testem tego podkładu. Kupiłam go w Biedronce za 13,50 w moim mieście, tutaj w poprzednich wioskach, w sąsiednich wioskach, nigdzie go nie było, jak jechaliśmy na urlop w góry, to nie wiem, to była miejscowość Czków. Jeśli ktoś jest stamtąd, to pozdrawiam. I tam udało mi się kupić. Jechaliśmy, weszłam tylko po bułki. A wyszłam suchym szamponem z L'Oreala i z tym bronzerem. Fajnie, nie? Odłóżmy sobie. Mamy tak samo Nars. Laguna, to też jest taki dość znany bronzer. Tak, jest piękny kolor do konturowania. Ja taki kolor bardzo lubię do konturowania, bo na to jeszcze nakładam bronzer. Piękny. Zróbmy sobie swatcha. Ale ma delikatne drobinki. Ciut, kciut. Tutaj go możecie zobaczyć. Widzicie, on jest taki chłodny, delikatno szarawy na swatchu. On jest idealny do konturowania. Zaznaczyć sobie ten kontur. I później na to nałożyć bronzer właściwy. Mamy dwa kosmetyki. Jeszcze mamy takie i takie opakowanie. Tu jest tusz, bo od razu można się domyślić, że to jest maskara. Czarna, ale tej nazwy wam nie przeczytam. Macie, łapcie sami. Nie będę sobie łamać języka, nie będziecie mieć powodu, żeby mnie poprawiać. Co daje radę, to wam przeczytam, co nie, to sobie sami przeczytacie. Albo będziecie mieć to w opisie filmu. Dam radę to wyjąć. Tak. Piękne opakowanie, już to widzę. Klimaks. Nars Klimax. Ale pozwólcie, że test zrobimy kiedy indziej, bo nie chcę teraz otwierać, bo mam dużo otwartych maskar. Jak mi się pokończą, to wrócimy i zrobię test,
którymś makijażu, w którymś Get Ready With Me wykorzystamy tą maskarę. Jeśli za długo jej nie będziecie widzieć na kanale, to za jakieś 2 miesiące upomnijcie się po prostu. I ostatnią rzeczą jest pewnie pomadka, bo mamy tutaj Roseland, też znany kolor. On mi się dość podoba, jak dziewczyny na zagranicznym YouTubie robiły testy. O, i to jest taki piękny, nudziakowy. To jest mój kolor, który ja bardzo lubię nosić na co dzień. I zróbmy sobie swatcha. To jest taka pewnie matowa. Tu jest ten rozświetlacz. O, tak. Widzicie to? To jest przepiękny kolor na co dzień. Ja go bardzo lubię. I myślę, że taka pojemność też starczy na jakiś czas idealnie do odrzucenia w torebkę. Powiem szczerze, że to pudełko mi się podoba. Kosmetyki Narsa są dość drogie, szczególnie na Sephorze. Bo nie wiem, czy takie kosmetyki zdecydowałabym się kupić na przykład na Allegro. Pewnie tylko i wyłącznie w Sephorze, bo to wiadomo, że ciężko. Szczególnie ja ostatnio trafiłam na podróbki Benefit na Allegro, to już wolę huchać na zimno. Podoba mi się, mamy 6 kosmetyków za 238 zł, czyli weźmy 240 na 6, czyli 30 zł za kosmetyk. Sama maskara chyba kosztuje ze 140 zł na Sephorze, no więc... A tu mamy pełnowymiarowy produkt, ten i cienie pewnie też są pełnowymiarowe i ten stick też. A próbki mamy, znaczy miniaturki, to nie są próbki, to są miniaturki. Mamy bronzera, różu i pomadki. Myślę, że także kiedyś jeszcze, jeśli będziecie mieli okazję, to zamówcie sobie taki box, bo warto. Ja na pewno jak jeszcze będę miała okazję, to też sobie zamówię. Kupię. Wybaczcie mi to, że się czasami tak zawieszam, ale ja chcę tak dużo rzeczy powiedzieć, że jak mówię i chcę powiedzieć następne, to się zawieszam, bo nie wiem, czy to już powiedziałam, czy mam zamiar powiedzieć. Możecie mi napisać, czy taki box Wam się podoba, czy taka idea Wam się podoba. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i za miło wspólnie spędzony czas i zapraszam do kolejnego. Cześć!